George nie lubi nosić kapelusza przeciwdeszczowego. George, musisz założyć kapelusz. Czemu? Dlatego, że musisz być suchy. Czemu? Bo możesz się przeziębić. Czemu? George, chcesz się bawić w ogrodzie? To załóż kapelusz. Chodź, George. Peppa i George znaleźli małą kałużę z błotkiem. Ale wciąż pada i kałuża się powiększa. Nie. George nie chce nosić kapelusza. Peppo, George! Chodźcie już. Deszcz jest za duży, żeby się teraz bawić. Och, George, gdzie masz kapelusz? Psie! George się przeziębił. Psie! O, biedny George. Nie wygląda to dobrze. Spokojnie. Wezwę doktora niedźwiedzia. Mówi doktor brunatny niedźwiedź. George, rozumiem. Połóżcie George'a do łóżka, a ja za chwilę przyjdę. Dziękuję, doktorze niedźwiedziu. Do widzenia. Czy teraz George pójdzie do szpitala i będzie brał leki? Nie. Teraz George pójdzie do łóżka. O, to George wcale nie jest naprawdę chory. A psi! Oj, to jest obrzydliwe! Biedny George. Idziemy prosto do łóżka. George, musisz troszkę poleżeć w łóżku. George nie chce leżeć w łóżku. George, musisz poleżeć w łóżku, bo nie wyzdrowiejesz. Czemu? Bo musisz leżeć w cieple. Czemu? Niebieski los wygrywa samochodzik. Brawo, Dani! Ja też poproszę jeden los. Proszę, Peppo. Co chciałabyś wygrać? Lot tym balonem. Czy nie myślisz, że wystarczyłby tort czekoladowy? Tata świnka bardzo lubi tort czekoladowy. Czerwony los to lot balonem! Hurra! Zapraszam wszystkich na pokład! Ilu będzie pasażerów? Czwórka. I Teddy. Dinozaur. O, skoro Teddy i dinozaur, to razem sześciu. Zapraszam! Szybko, tato świnko, wskakuj. Chodź, tato. Uważajcie, ostrożnie, startujemy! Imponujące, pani królik. Musi być pani doskonałym pilotem. Nie całkiem. To dopiero mój pierwszy lot balonem. O. W drogę! Pani królik podgrzewa powietrze w balonie, żeby wznieść się wyżej. Pa, pa! Pa, pa! Kto z państwa ma ochotę czytać mapę? Może ja. Jesteś pewny, tatusiu świnko? Jestem dobry w nawigacji. To nie będzie łatwe zadanie. Polecimy wyżej? Tak, proszę. Wyżej, wyżej! Balon unosi się wysoko w niebo. O, gdzie się podziało niebo? Nie martw się, Peppo. Nasz balon wleciał w chmury. Jej, niebo znowu wróciło. Hurra! Balon mknie, balon mknie. Tata świnka czyta właśnie gazetę. Oddam wam tę gazetę, jak skończę czytać. No dobrze. Hurra! Teraz możemy zacząć malowanie. Głuptas, George. Duże dzieci nie wkładają rąk do misek z farbą. George uwielbia malować rękami. Peppa też uwielbia malować rękami. Bardzo dobrze. Mogę prosić o ziemniaczka, mamo świnko? Jeszcze nie ugotowane, tato świnko. Jesteś głodny, tatusiu? Nie mam zamiaru teraz jeść. Popatrzcie. Co robi tata świnka? Które z was zgadnie, co to będzie? To kwiatek!
Sprytny tata. Bardzo lubiłem malować, kiedy byłem mały. Gdzie są moje dawne obrazki? Tatusiu, czemu masz na głowie ten śmieszny kapelusz? To jest mój beret. On sprawia, że mam ochotę na malowanie. Tak, co namalować? Dobry wybór, George'u. Namaluję stare drzewo wiśniowe. A to co? To są sztalugi, Peppo. Podtrzymują płótno. Co to jest płótno? To coś jak papier, tyle że do specjalnego malowania. Czy to pasta do zębów? Nie, Peppo. To specjalne farby dla dorosłych artystów. Peppa z rodziną dojechali na miejsce. Dzień dobry! Witajcie wszyscy! Witaj, Peppo i George'u! To jest Chloe, starsza kuzynka Peppy i George'a. A gdzie jest nasz nowy kuzyn? To jest kuzyn maluszek. Wow. Nowy kuzyn jest nowonarodzonym prosiaczkiem. Och, jaki śliczny! Czy to jest mała dziewczynka? Nie, to jest chłopczyk. O, szkoda, że to nie dziewczynka. Szkoda. George jest zadowolony, że to chłopczyk. Maluszek jest za mały, żeby bawić się dinozaurem. George, maluszek nie chce się z tobą bawić. On chce się bawić ze mną. Peppo, dzidziuś jest za mały, żeby bawić się piłką. Jeśli on nie chce bawić się dinozaurem ani piłką, to co może robić? On tylko je i śpi. I nic więcej. Ciociu Świnko, czy mogę podtrzymać maleństwo? Tak, ale bądź bardzo ostrożna. Proszę, weź Aleksandra. Aleksandra? Tak ma na imię dzidziuś, Aleksander. Takie wielkie imię dla takiej malutkiej świnki. Całkiem miły, nawet jak na chłopca. O, co to za zapach? Myślę, że trzeba zmienić Aleksandrowi pieluszkę. To okropne. Peppo, kiedy ty byłaś mała, też nosiłaś pieluszki. Wcale nie. Mamo, mogę się pobawić z Peppą i George'em w ogrodzie? Tak. Witaj, Peppo. Witaj, Suzy. To jest mój nowy przyjaciel, Lew Leo. Gdzie on jest? Nikogo nie widzę. Suzy wymyśliła sobie niewidzialnego przyjaciela. Naprawdę nie widzisz go, Peppo? Pobawmy się piłką. Dobrze. Łap, Leo. Peppa rzuciła piłkę do niewidzialnego przyjaciela Suzy. Leo nie umie łapać piłki. Umie, tylko on nie lubi bawić się piłką. A w co lubi bawić się Leo? Bardzo lubi warczeć. Czy teraz zechce powarczeć? Tak. Przecież to ty. Nie, to był Leo. Witaj, Leo. Peppa udaje, że też widzi Leo lwa. Leo, chciałbyś być moim przyjacielem? Co on powiedział? Pokiwał głową. To znaczyło tak. Peppo, Suzy, czy macie ochotę na ciasto z owocami? Mama świnka ukroiła dwa kawałki ciasta z owocami dla Suzy i Peppy. Mamusiu, Suzy ma niewidzialnego przyjaciela, który nazywa się Leo Lew. Rozumiem. Może on też ma ochotę na ciasto? Wow! Leo uwielbia ciasto. Nie wygłupiaj się, Peppo. To nie był Leo, tylko ty. Leo woli ciasto czekoladowe. Nie mam ciasta czekoladowego. Może Leo zje z owocami? Ha! Mówi, że spróbuje maleńki kawałek. Mama świnka dała kawałek ciasta niewidzialnemu przyjacielowi Suzy. Słyszę, że dziś ktoś bardzo wcześnie wstał. Wszystkiego najlepszego, George. George mnie obudził. Ty też budzisz wszystkich, jak są twoje urodziny. To co innego, bo to są moje urodziny. A dzisiaj są urodziny George'a.
Wszystkiego najlepszego, George. To prezent dla ciebie, George. Dinozaur! Byłam pewna, że to będzie jakiś dinozaur. Ściśnij jego brzuszek. O, przerażający! George, zrobiłam dla ciebie kartkę urodzinową. Czy zgadniesz, co to za obrazek? George nie wie. Chciałam ci namalować obrazek kwiatka. George nie lubi kwiatków. Ale w końcu zdecydowałam, że... Dinozaur! To prześliczny obrazek, Pepo. Tak, ja bardzo ładnie rysuję. Teraz z okazji urodzin George'a pójdziemy w bardzo specjalne miejsce. Hurra! Chodźmy! A gdzie idziemy? Zobaczysz. Cała rodzina przygotowuje się na świętowanie urodzin George'a. Czy jedziemy do cyrku? Nie, ale to równie ciekawe miejsce. Może do kina? Nie, dużo lepiej. No to chyba nie zgadnę. Gdzie oni mogą jechać? Jesteśmy. Rodzina zajechała do muzeum. Czemu przyjechaliśmy do muzeum? Chodź, zobaczysz. Co to może być za niespodzianka urodzinowa? Witam, tu tata świnka. Witam, tato świnko. Czy ja też mogę nacisnąć guzik? Oczywiście. Tak? To ja. O, witam ja. Zapraszam do środka. Moje biuro jest na ostatnim piętrze. Musimy pojechać windą. Mogę nacisnąć guzik? Teraz kolej George'a. Naciśnij górny guzik, George. Wow. Winda jedzie z Pepą, George'em i tatusiem na ostatnie piętro. Wow. Ostatnie piętro. Drzwi otwierają się. To jest biuro tatusia świnki. Witam wszystkich. Witam, tato świnko. Witaj, tato świnko. Pan królik i pani kot pracują z tatą świnką. Przyprowadziłem dzisiaj ze sobą dwóch wyjątkowych gości. Pepę i George'a. Witamy was. No to zaczynamy wycieczkę. Panie króliku, możemy zacząć od pana? Ależ oczywiście. Moja praca to przede wszystkim cyferki. Mam też sporo bardzo ważnych druczków, a także różne pieczątki, datowniki i stemple. Wow! Jaką fajną pracę ma pan królik. Czy ja też mogę postemplować? Oczywiście, tylko znajdę ci jakąś kartkę. Tu jest jakaś kartka. O, lepiej użyjemy jakiejś czystej kartki. Proszę bardzo. Pepa bardzo lubi stemplować pieczątką. Podoba mi się praca pana królika. Idziemy dalej. Następne to... Urza. Pedro posiznął się i zgubił okulary. Gdzie są moje okulary? Bez okularów Pedro nie za dobrze widzi. George znalazł okulary Pedra. Głuptas, George. Proszę bardzo. Dziękuję. Pedro, dlaczego chodzisz w okularach? Bo muszę. Tak powiedział mój okulista. Co to jest okulista? Mój tatuś jest okulistą. Może zbadać, czy dobrze widzisz. Jak? Zagląda ci do środka głowy? Robi badanie oczu. Zrobi ci takie badanie? Tak, zrób mi badanie. Dobrze. To ciekawe. Zamknij jedno oko i powiedz mi, co widzisz. Teraz widzę George'a. Zamknij oboje oczu. A teraz nic nie widzę. Niczego nie widzi. To bardzo interesujące. Myślę, że potrzebujesz okularów. O, naprawdę? Tak. Pedro, wracamy.
pa, Pedro! Hej! Pa! Mamo, potrzebuję okularów. Co? Pedro zrobił mi badanie. Potrzebuję okularów. Masz zdrowe oczy, Pepo. Nie, mamo. Kiedy zamknęłam oczy, zupełnie nic nie widziałam.